trzy rzeczy. Pierwsze to atmosfera nie do podrobienia. Drugie to taki pewien personalizm. Mam na myśli to, że się próbujemy traktować jak ludzie. Czyli dyrekcja, nauczyciele traktują jak ludzi, nauczyciele uczniów starają się traktować jak ludzi. No i czasami też uczniowie traktują nauczycieli jak ludzi i to mi się bardzo podoba. W naszej szkole jesteśmy otwarci na inicjatywy uczniów. Jeżeli zbierze się grupa, która chce jakieś dodatkowe zajęcia, ma konkretny projekt, pomysł, to zawsze może złożyć odpowiednie podanie do dyrekcji i w większości przypadków takie zajęcia są realizowane. Jeszcze co nam się podoba? Bardzo mi się podoba to, że nasza placówka, nasza szkoła jest małą szkołą i znamy praktycznie każdego ucznia, każdy uczeń zna nas. Jest tam wtedy łatwiej z taką osobą działać. A mi się też podoba, że jesteśmy w lesie. To jest piękne miejsce, tutaj są super spacery przed lekcjami po lekcjach, zwłaszcza po lekcjach. A dla mnie jest cenne to, że przez te lata właściwie uczniowie często wracają do naszej szkoły, wracają już jako absolwenci. I to myślę, że jest takim wyznacznikiem tego, że ta szkoła jakoś staje się nie tylko szkołą, takim miejscem, gdzie się uczymy, uczymy się też bycia ze sobą i po prostu chcemy tutaj wracać. Myślę, że przede wszystkim atmosfera w gronie pedagogicznym, życzliwość wzajemna, to jest coś naprawdę nie do przecenienia. I trzecia rzecz, która mi się bardzo podoba, to jest coś, co bym nazwała taką wolnością w sprawach wiary. My tutaj wychodzimy do Was jakąś ofertą religijną, natomiast myślę, że bardzo szanujemy Waszą wolność w tej dziedzinie i Wasze decyzje. My tyle nie żyjemy na świecie, żebyśmy wiedzieli, co się zmieniło przez 20 lat. No. Pojawiły się dziewczyny. Kiedyś było anglo. Tak naprawdę. Męskie liceum, a później się pojawiły. Ale tak szczerze mówiąc, co roku coś się zmienia i każdy rok na lepsze. I każdy rok jest inny od siebie. To jest bardzo ciekawe i cenne. To jest zasadnicza różnica, że szkoła jest już troszkę edukacyjna. Troszkę był wtedy inny program nauczania, ale to nie zależy od szkoły, tylko od ministerstwa. Więc myślę, że reformy nauczania swoich zrobiły. No prawie wszystko się zmieniło. Zaczynając od tego, że są dziewczyny, a byli chłopcy. Zmieniła się cała dyrekcja, zmieniła się prawie cała kadra. Zmienił się cel szkoły, bo zaczynaliśmy w troszkę innym miejscu. Zmieniły się dzwonki, bo najpierw nie było, teraz są. Zmieniły się kilkakrotnie podstawy programowe, podręczniki, wszystko i matury. Zmieniła się ilość księży na metr kwadratowy. Mamy tylko dwóch obecnie. Prawie wszystko z wyjątkiem tego, że jest to bardzo dobrze. Wydaje mi się, że też rozwój taki materialny szkoły jest zauważalny. Tak wiele rzeczy, no, siłą rzeczy właśnie tych elektronicznych, rozwojowych dochodzi, czy związanych z salą gimnastyczną, siłownią, multimediami, elektroniką, internetem. Najciekawsza sytuacja. Trudno wybrać, ale chyba najciekawszą był pokaz na lekcji chemii, samozapłon. Tam efektem ubocznym jest mała chmurka dymu, która powędrowała prosto w czujnik przeciwpożarowy. No i za moment mieliśmy akcję pod tytułem Zagrożenie pożarowe w szkole. Zastanawiałam się nad tym pytaniem i tak myślę, że taka bardzo śmieszna historia, która się zdarzyła. To było już wiele lat temu. Nauczyciele w tej szkole wystawiali dla uczniów, wystawiali Hamleta. To była taka śmieszna wersja Hamleta, gdzie nauczyciel od biologii, mężczyzna, przygotowany za kobietę, jego wychowankowie go nie poznali. Naprawdę było to tak śmieszne przeżycie, a takie moje osobiste, ciekawe wydarzenie, ciekawa sytuacja zdarzyła się w tym roku szkolnym, kiedy zapomniałam imienia jednej z uczennicy po wakacjach. I uczniowie chcieli grać ze mną w wisielca. I nie przypomniałam sobie, gdyby jeden uczeń, który dał mi wskazówkę, zagadkę. I ta zagadka sprawiła, że sobie przypomniałam. I to był chyba taki najbardziej ciekawy moment. Chciałam powiedzieć, że absolutnie bezcenne
jest grono pedagogiczne w tej szkole i wydaje mi się, że relacje, które są tutaj między nami absolutnie przyjacielskie, przenoszą się na uczniów i dlatego to jest tak super. Dokładnie. Nic za nic. Więc zapraszamy do naszej szkoły.